Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w odsłonie kart. Zobaczcie, taką wielką paczkę dostałam. Rzeczywiście jest ogromna, ponieważ zamówiłam taką specjalną edycję. Paczka waży kilogram, półtora kilograma, tak przynajmniej pisze na tym pudełku. No i teraz, dlaczego taka duża paczka? Ponieważ pomyślałam, że kupię karty z takiego wydawnictwa, które bardzo lubię. Nazywa się Luminal 11. Tutaj dla przypomnienia pokażę Wam ich inne talie. A mianowicie najbardziej chyba znana jest Modern Witch. Potem bardzo dla mnie fajna, ulubiona, właściwie bardzo dobrze mi się czyta też Cosmic Slumber, czyli Kosmiczny Sen. Obie te talie bardzo lubię. No i niedawno też zakupiłam od nich taką też talię, która właściwie jeszcze siedzi trochę na półce, bo nie miałam czasu się nią zajmować. Nowy rozdział, Tarot Nowy Rozdział, tak? Catherine Briggs. Także takie mają fajne rzeczy. I bardzo dobre, właściwie to jest takie fajne wydawnictwo, że świetnie pakuje to wszystko, dostosowuje do potrzeb klienta. Myślę, że wychodzą naprzeciw wszystkim potrzebom tych, którzy czytają karty Tarota. Przynajmniej starają się. Ok, to teraz otwieramy tę paczkę. No, bardzo fajnie, jak widzicie opakowanie. Tutaj muszę uważać, bo sobie moją przestrzeń świętą tutaj zniszczę. Widzę, że się to pudełko tak fajnie otwiera, że można tutaj sięgnąć. I w tym pudełku opakowanie do przesyłania. O, to już odłożymy na bok. Mamy właśnie tą talię w puszce. Jest to ogromna puszka. Pisze na puszce White Numen, czyli biały duch. Powiem Wam, co to znaczy? Ten numen to jest taka boża iskra. To z łacińskiego termin, który oznacza boskość albo obecność bożą, albo wolę bożą. I tutaj na przykład Cyceron pisze o tym, że to jest numen, to jest taka boskość w umyśle. Numen to jest taka duchowość, prowadzenie, i tutaj mamy białego numena. To jest coś, co przenika nasze życie, życie nas wszystkich. No i właśnie, i zobaczymy, i tutaj mamy święte zwierzęta. Właśnie chodzi o to, że ten numen mocno jest połączony właśnie z naturą, ze zwierzętami. Ok, jeśli uda mi się otworzyć, bo to jest mocna jakaś taka folia. Jak widzicie, puszkę udało mi się otworzyć. Mam kawę bezkofeinową, co prawda, ale zawsze. Jeśli macie ochotę, to zróbcie sobie też coś do picia i zapraszam Was do tej podróży. Zobaczymy, co w tej puszce siedzi. Ok. No, puszka otwiera się w ten sposób. Jak to puszka. I w środku mamy różne rzeczy. Jest talia, tak, którą można kupić osobno. Ona nie musi być kupiona w tym zestawie. Ja ten zestaw kupiłam specjalnie, ponieważ też tutaj w tym zestawie jest talia wyroczni, jeśli da się ją wyjąć. Jeszcze rozbroję tą. Aha, puszka, tak, można tutaj różne inne rzeczy wkładać, nie musi to wszystko siedzieć w tej puszce, tak, to propos. Puszka jest super. Ok, pozobaczymy, co teraz jest w zestawie. Mamy tak, talię tarota, mamy talię wyroczni. Tutaj mamy też informację, taki certyfikat, że jest to specjalne wydanie i oni wydają tylko limitowaną serię 1111 kopii. Tutaj twórcą jest Alba Balesta Gonzalez.
Mój numer jest 786. Co mi przypomina, żeby Wam powiedzieć, jeśli ktoś miałby ochotę kupić, to jeszcze jest chyba 100 trochę kopii, bo widziałam, wczoraj chyba weszłam na tą stronę, żeby zobaczyć. I tam ponad 100 kopii mają jeszcze w swoim magazynie. Tutaj mamy woreczek. Powiem szczerze, że ostatni, znaczy kupiłam też Modern Witch z woreczkiem, ale ta talia, tamta talia Modern Witch jest zbyt gruba i się nie mieści do tego woreczka, więc ja używam woreczka do innej talii. Nie wiem, czy tu się zmieści, myślę, że później zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze, że tutaj jest taka właściwie szmatka, no szmatka, jak to powiedzieć. No jest tu do czytania, można do czytania tego tarota rozkładać właśnie taką tutaj historię, czyli no, można powiedzieć, że jest to serweta, można ich używać do swojego ołtarza, jeśli macie ołtarz, możecie sobie poustawiać jakieś swoje boginie czy bogów, zapalić świeczki, myślę, że to można wykorzystać w różny sposób. Ja akurat na razie nie będę wykorzystywać tej serwety do niczego. Ona troszeczkę jest taka jakby malowana i mam wrażenie, że gdybym ją chciała wyprasować, to tylko na lewej stronie, tak? Więc myślę tak, tylko na lewej stronie, bo tutaj czuję, że tutaj jest pokryte, ten materiał pokryty jest jakąś taką farbą, która może się przykleić do żelazka. Takie odnoszę wrażenie. Co dalej? No, mamy tutaj takie fajne niespodzianki, a mianowicie są to takie stickersy, czyli przylepce, w sensie nie wiem jak to nazwać nawet. Możemy sobie użyć tych naklejek, o właśnie, do tego, żeby w naszych dziennikach, czy jeśli macie, prowadzicie dziennik, czy coś takiego w notatnikach, w których piszecie swoje najskrytsze myśli albo robicie czytania tarota, to można wykorzystać właśnie przy tych wpisach. Myślę, że ja na pewno to zrobię, ponieważ ja akurat prowadzę dziennik i cały czas to robię. Ok, i tutaj jeszcze jest zaklejona taka niespodzianka. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. W takiej muślinowej, delikatnej. Nie wiem, co to. Delikatny papier w każdym razie. Bibuła. O. Jak trochę pomyślę, to proszę bardzo, już mi się przypomniało. Ok, tutaj mamy takie dwie karty. Wydaje mi się, bo tak troszeczkę podejrzałam, ponieważ przed zakupem, wiadomo, chciałam zobaczyć. To są karty, które znajdują się, dwie karty, ale tak jakby w takim dużym formacie. Są ilustracje na kartach, biały numen i chyba czarny numen, ale nie jestem przekonana, czy na pewno tak się nazywa. I one są dołączone jako taki prezent, czy taka no, niespodzianka do tego całego zestawu. Okej, to tak. Na razie. Na pewno wszyscy chcą zobaczyć karty, więc nie będę tutaj jeszcze długo mówić. Tylko pokażę Wam, że pudełko też jest super. Muszę chyba zbliżyć. Na pudełku mamy elementy, ilustracje, które są w środku. Tutaj znajdują się dwie dodatkowe te karty, które Wam przed chwilą pokazałam. No właśnie, tutaj to jest to. I patrzymy do środka. Tak jak wcześniej wspominałam, dobrze wydane karty, fajnie opakowane. Tutaj mamy ten magnetyczny blok, taką magnetyczną blokadę, która powoduje, że te karty nie wypadają, jak się podnosi z półki. Karty są pozłacane. Zobaczymy, jak to długo to pozłocenie wytrzyma, bo to też tak różnie jest z tymi pozłoceniami, nieraz od razu znika. Mamy książeczkę, która jest w takiej grubej, fajnej, twardej oprawie. W książeczce są ilustracje, bo to też podejrzałam. Wydanie z tego roku.
i nie będzie napisali, że nie będzie więcej powtórki. I ta karta, te karty można kupić osobno, natomiast takiego zestawu to już nie kupicie. Przynajmniej tak pisze. No, książeczka ma wszystkie karty, są ilustracje. Ile ma stron? Jeszcze tylko wam powiem. 60. I są opisy dla tych kart. Aha, mamy właśnie czarny numen i biały numen, czyli black numen white. Jeśli chodzi o czarny, to jest strata, to jest jakaś korozja, to jest coś w ciemności, czego nie widać. Natomiast biały numen to jest kreacja, to jest starting point, czyli taki początek i boska inspiracja. No, super. Ok, teraz zobaczmy kartę. Rozmiarowo myślę, że... Aha, tu fajnie, bo tylko jest taka... Myślę, że trochę tutaj muszę posunąć swoje dłonie, żeby można było widzieć te karty, bo widzę, że nie ma mnie w centrum uwagi, w sensie w obiektywie. Myślę, że rozmiarowo te karty są bardzo zbliżone do normalnego rozmiaru tarota. Zobaczmy. Grubość jeszcze też i zobaczę, czy pasują, czy wejdą. Są grubsze. To już widać bez nawet przykładania ich. Okay. Dużo kart, mało w przestrzeni. O, w ten sposób. Są grubsze rozmiarowo. To są rewersy. I rozmiarowo to samo właściwie. Także nie ma tutaj żadnej różnicy. Normalne rozmiarowo karty tarota. Tak jak mówiłam, sprawdzimy, czy mieszczą się w tej torbie, bo w tej ostatniej to nie było możliwości, żeby... No, chyba się da. No, nie jest źle, bo się mieszczą, tak? Można, jeśli ktoś przechowuje, to można w ten sposób przechowywać te karty. Także super, to jest wszystko złote i czerwone. Ok, tutaj w środku mamy też fajnie wszyty taki emblemat Luminal 11. Także tak to wygląda. Torba bardzo porządna i bardzo się cieszę, że ta talia pasuje i mogę tak też przechowywać albo podróżować z tą talią. Dobrze, teraz właściwie to włączę muzykę i obejrzymy sobie karty. Tak, takie mam wrażenie. Nie będę opowiadać za dużo. Popatrzcie na nie. Jeszcze tylko powiem, zanim, że tak jak słychać, trzeba trochę je porozdzielać, bo jednak te pozłocenia, one są takie dosyć ostre. No i teraz dalej idziemy. Aha, tak, mamy arcykapłanka. Będę pokazywać parami. Arcykapłanka i cesarza. Karty się świecą jeszcze dodam. Cesarz i arcykapłan. Życie się podzieli swoimi wrażeniami właśnie z tych, z tego pokazu. Czy lubicie te karty, czy nie. Dla mnie one mają coś w sobie, co bardzo mi odpowiada. Tu mamy kochanków i rydwan. Rydwan trochę jest śmieszny.
tutaj mamy moc i pustelnika. Różnica pomiędzy jednym a drugim. Mówiłam, że nie będę opowiadać, ale i tak opowiadam. Okej, okay, dalej mamy wieżę. Wieżę i gwiazdę. Wieża jest tutaj mocno, powiedziałabym, bestialska wręcz. Tymi strzałami przebity człowiek. No, daje do myślenia. Księżyc i słońce. Księżyc i słońce są zupełnie inne od tych, które zwykle mamy. A tutaj mamy zmartwychwstanie i świat. Interesujące przedstawienie ostatnich czterech kart. Ok, zobaczmy, teraz będę pokazywać Wam wszystkie asy i po kolei wszystkie karty, tak jak poprzednio robiłam, że będzie as, sobie tak porozkładam. Jak widzicie, mamy cztery asy. Wszystkie te karty mają jedną wspólną rzecz, a mianowicie dużo rąk, ale mają też rozróżnienie, mają kod koloru. No, to bardzo fajnie w czytaniach można zobaczyć, jak się rozkłada każdy żywioł. Myślę, że to jest świetny pomysł. Asy są widoczne, nie ma tutaj możliwości, żeby się pomylić i powiedzieć, że jest to paść, tak? Ponieważ mamy element. Ok, to teraz idziemy do dwójek. Mamy dwójki. Myślę, że da się pracować z tymi kartami. Dla wszystkich, którzy są przyzwyczajeni do Rider-Waite-Smith, do tego systemu, no to jest tutaj połączenie, bo mamy ilustrację i widzicie, pierwsza karta bardzo mocno jest taka pokazująca właściwie te elementy symbole. Nie ma statków, tak? No ale to już każdy w swoim własnym jestestwie będzie wiedział, jak czytać. Myślę, że fajnie jest to pokazane. Ok, zobaczmy teraz trójki. Mamy trójki.
Trójka Mieczy jest fantastyczna. Wszystkie one są fajne. Zobaczmy, co dalej. Czwórki. Powiedziałabym, że kontrowersyjnie tutaj czwórka Buław. Tak, mało radości gdzieś tutaj widzę. Czwórka Kielichów. No, też tutaj trochę brakuje mi tego zamknięcia. Jest pasywność, tak, ale można tu inaczej odczytać tą być może gotowość już do wzięcia kielicha. No i mamy cztery miecze, też ciekawie przedstawione. Widzę, że w monetach pojawia się postać, która trzyma te monety, tak? Na poprzedniej karcie, zresztą mam ją pod spodem, mamy podobną właśnie postać. Myślę, że no jest tutaj jakiś pattern, tak? Jakiś wzór. Okej, idziemy dalej do piątek. No jak widzicie, jest to inne przedstawienie, tak? Każdy pewnie ma jakieś przemyślenia na ten temat, także zapraszam, podzielcie się tymi wrażeniami. Zobaczmy dalej, co tutaj dalej. Okej, teraz mamy szóstki. No na karcie szóstki Buław na przykład nie ma tłumów, które wiwatują. Tu jest poczucie zwycięstwa, powiedziałabym bardzo. Szóstka Kielichów, piękna, słodka. Bardzo tak inaczej, fajnie. Akurat szóstki są dla mnie tutaj bardzo fajnie pokazane. Przepraszam, bo tutaj piesek wyszedł chyba od sąsiadki i uskutecznia jakieś obszczekiwanie nieznanych ludzi. Okej, siódemki. Popatrzmy na siódemki. No, tutaj jest dosyć mocno w siódemce mieczy i w siódemce buław. To taka moc, przemoc, powiedziałabym wręcz. No, to jest tutaj zrozumiałe akurat. Siódemki są, tak jak piątki, kontrowersyjne często. Ósemki. Ósemka Buław. Interesujące zagmatwanie. No. Nie wiem, jak to do Was przemawia ta karta. Ja patrzę i właściwie staram się tutaj zobaczyć sedno. I to, co przyszło na mnie, interesujące zagmatwanie, brzmi dobrze. Byłam ciekawa i zerknęłam do książeczki, w której jest opis tej karty ośmiu buław. I tu autorka pisze o tym, że jest to taka duża ilość węży, które tak jakby zastąpiły buławy. Wszystko płynie spontanicznie i z gracją, i z szybkością. I wszystko jest w takiej niekończącej się zmianie, aż osiągnie się sukces, aż dojdziemy do tego, że wszystko stanie się jasne. Taka jest interpretacja tutaj podana przez autorkę. No i dziesiątki. Tutaj widzę, że węże zaczynają się pojawiać dalej. W tych buławach. Tak wyglądają dziesiątki. No, faktycznie, tutaj bardzo przemawia do mnie dziesiątka była z tymi wężami, z tym narzuceniem na człowieka różnego rodzaju obowiązków też, nie tylko. Być może sam człowiek się zgodził na to. No, wygląda to tak. Najmniej ulubionym moim właściwie żywiołem, właściwie żywiołem, ja lubię ten żywioł ziemi, ale tutaj najmniej ulubiony jest w sensie tych kart, które, no może nie wszystkie, ale na przykład ta dziesiątka to jakoś tak nie do końca do mnie przemawia, ale dobrze, ale psy uwielbiam, kocham, więc może tutaj coś odnajdę w pracy z tą talią. Okej, zobaczmy teraz karty dworskie, czyli zabieramy te. No i mamy Paziów. Bardzo fajne, piękne.
Teraz mamy rycerzy. Wszyscy są na jakichś rumakach, niekoniecznie konie, bo mamy najpierw wielbłąda. I tutaj mamy... No myślę, że to jest ten White Numen, jeśli chodzi o monety. Widzę, że aż mi się pomieszały pozycje. Tak. Okej, okay, to tak to wygląda. Czyli rycerz kielichów i rycerz mieczy ma konia. A dwaj rycerze buław i monet siedzą na innych zwierzętach. Biały byk to jest albo... No, jakoś tak to wygląda. Zobaczmy teraz królowę, jak to wygląda. Królowa kielichu trochę Szeherezadę mi przypomina. Nie wiem dlaczego. A królowa monet jest super. Taka. Wiem, gdzie jestem, wiem, co mam, wiem, czego chcę, wiem, co mogę robić. Taką minę mam przynajmniej. Najmniej widoczna mina jest u królowej buła. Ok, teraz patrzymy na następne postacie. Królowie. No, mamy rudego króla buław, potem mamy siwego, mądrego, emocjonalnie ustabilizowanego króla kielichów, król mieczowy, wie o czym mówi. No i taki siedzi, taki rozluźniony, fajny król monet. Ta para mi się najbardziej podoba, tak przed chwilą powiedziałam, że te monety tutaj może coś, ale proszę bardzo. Także no, nie do końca tak jest. Myślę, że są tutaj fajne kolory i są karty, które przyciągają moją uwagę. Bardzo miły zestaw. Teraz jeszcze pokażę Wam tutaj te dwie karty. Jeszcze tak, żeby zadośćuczynić. Mamy tego Black Numen i White Numen, czyli czarny i biały. Okej. Tak to wygląda. Słyszę, że przyszedł listonosz. Może coś przynieść ciekawego. Zobaczymy teraz jeszcze tą talię wyroczni. Potem zrobię jakiś rozkład obydwu talii. To znaczy najpierw będą może trzy karty z talii Tarota i zobaczymy, jak one razem tutaj działają. Pudełko się zamyka w ten sposób i zawiera jedyną w swoim rodzaju podobno. Talię wyroczną. Ta wyroczna jest niedostępna nigdzie indziej, tylko jest w tym zestawie. Dlatego ten zestaw jest taki właśnie wydany specjalnie. Tutaj te karty mają, tak zauważyłam, mają znaki zodiaku, mają planety też i jakieś nazwy, których ja nie rozumiem. Także powinnam zapoznać się, poczytać, ale wyglądają ciekawie. Ja mam jeszcze pomysł, żeby może pokolorować je sobie w taki sposób, jaki ja czuję. Tutaj mamy orła, Eridianus, który płynie po niebie. To jest połączony z wodą. Bardzo mało informacji, w sensie takim, że jest kilka zdań na temat, tutaj mamy łabędzia, tutaj mamy koronę północną. No, pokażę Wam, tutaj południowy krzyż, tutaj południowa korona, Kasiopeja, pięknie. Ok, ołtarz i tutaj jest lew. Myślę, że są to ciała niebieskie przedstawione na tych kartach. Ok, zobaczmy, jest tutaj opaska, zobaczymy, jak one wyglądają. Też je porozkładam, może, albo tak spróbuję Wam pokazać. Będzie może lepiej widać. Też są posklejane, jak to nowe karty, nieraz. No, na razie się rozłączyły. One są małe, tak? Zobaczcie, w porównaniu do tych kart Tarota, to one są właśnie w kwadracie i są takie małe. I jest ich, co pisze w książeczce, ile ich jest? Nie pisze numerów,
ale stron w tej książeczce jest 37, będzie 35 kart, mi się wydaje. Może się mylę, no ale już patrzymy. Rewersy są takie. To jest byk. To jest jakaś serpentyna i tu mamy jakiegoś węża. Nie wiem, co to jest Valpecula. Wygląda to na też połączenie zwierzęcia i człowieka. Perseusz. Powiedziałabym, że to skorpion. Scorpius pisze na karcie. Feniks. Tutaj mamy Oriona. Linux. Apus. Corvus. Aquarius, czyli wodnik. Bliźnięta. Panna. Dorado. Canis Major. Jakiś wojownik, wojowniczka. Hydra. Tu mamy ryby. Andromeda. Lew. Oj, coś mi się wzięło za dużo. To jest ołtarz podobny, tak jak siedzi, tak jakby był cesarzem. Kasiopeja. Powiedziałabym, że to kochankowie. To jest południowy krzyż. Południowa korona. Północna korona. Łabędzie, czy łabądź, chociaż widzę łabędzie. Drako. Tutaj są jakieś włosy Berniego, Bernisy. O, tak. Albo jeden, który się zgubił. Muszę przeczytać, oczywiście. Eridianus. Jakiś podróżnik czy podróżniczka i tutaj mamy orła. Okej, to tak to wygląda. Takie są te karty tej małej wyroczni. Taka niespotykana. Zobaczymy, jak tutaj w tej książeczce jeszcze, co tutaj mogę znaleźć na temat tej wyroczni. To jest złota wyrocznia konstelacji. I tutaj użyła ta autorka mapy kosmosu, która jest połączona z greckimi mitami. I tam znalazła inspirację. I to jest odnalezienie w nas samych tego kosmicznego połączenia. Tak przynajmniej ona pisze. Mogę wam zbliżyć, żebyście, kto czyta po angielsku, to można przeczytać. W każdym razie tyle na temat książeczki. Zobaczymy, co te karty, jak one się tasują. Oczywiście może to nie jest dobry pomysł, żeby tak tasować, ale czemu nie? Karty się świecą, no, ale są podczas tasowania wdzięczne, nie są jakieś oporne. Nie chcę ich tak wyginać, chociaż i tak już je wygięłam. Może zrobię w drugą stronę, żeby się wygięły. Ok.
to zobaczymy jakiś rozkład, jaka sytuacja, co robić, czego nie robić i podsumowanie wyroczni. Zobaczymy, tak jak potrze, to może to przynieść nam na przykład jakiś wgląd dzisiaj. Jaką mamy sytuację? Możemy o czymś pomyśleć i to może być odpowiedź na to pytanie. Co w tej sytuacji robić, a czego nie robić? Ok. Sytuacja. Ha! Sześć kielichów. Co robić? Zakończyć. Czego nie robić? Nie wchodzić w żadne sprzeczki, kłótnie, konflikty. No, tutaj sytuacja może dotyczyć przeszłości. Tutaj przeszłość trzeba zamknąć. Zamknąć poprzednie związki, jeśli wy macie jakieś pytanie na ten temat. Zamknąć to, co się działo w przeszłości. Ta przeszłość już nie wróci. I co zrobić właśnie? Zrzucić to wszystko, pozamykać, żeby tutaj można było zacząć od nowa. Bo jest tu ciśnienie, jest tu nadmiar, jest tu stres i generalnie już się z tym nie da za bardzo nic zrobić. Tu się trzeba uwolnić od tego, od tej przeszłości. A piątka mieczy mówi o tym, co robić? Nie robić. Żeby nie wchodzić w te konflikty, które właściwie ranią, tak? Żeby nie dyskutować, właściwie postarać się zobaczyć, że jest tutaj jakiś moment wzrostowy, tak? Że tutaj też być może jest zbyt dużo myślenia takiego kontrowersyjnego i te myśli potem napędzają coś, że chcemy coś powiedzieć. Więc lepiej nie mówić, lepiej się powstrzymać, jeśli można. Jeśli chcemy powiedzieć, to powiedzieć to w taki sposób, żeby nie spowodować kłótni. Natomiast możemy też właśnie tak jakby powiedzieć coś i zakończyć swego rodzaju sytuację, czyli odejść w sposób taki nie, bezkonfliktowy, żeby nie wchodzić w te konflikty, kiedy będziemy zamykać przeszłość. Myślę, że to tak. I zobaczymy, co teraz ta wyrocznia jeszcze nam tutaj podsumuje. Bo wiemy, że zakończamy przeszłość. I to pozwoli nam się uwolnić, nie wchodzić w konflikty. Tylko po prostu odejść, wybaczyć. Ok, teraz ta karta. Apus. I tutaj mamy trzy miecze wbite. Zobaczę, co to Apus jeszcze tutaj ma nam podpowiedzieć. Apus to jest ptak, który kończy batalię, który wprowadza, to jest, wprowadza pokój. To jest ptak, który pochodzi z raju i jest mediatorem. Tutaj to, co widać na tej karcie, taka sceneria po bitwie, ona wchodzi teraz tak jakby w fazę naprawczą, tak? Czyli będzie tutaj manifestował się pokój i będzie tutaj wchodziła tu równowaga. W tym momencie trzeba sprawdzić swoje podstawy, jakie są silne, zanim wyruszycie gdziekolwiek dalej, tak? Zanim ruszymy w przeszłość, tak? Patrząc na to czytanie, to powiedziałabym, że tutaj zanim ruszymy do przyszłości jeszcze ze wszystkim, co mamy, to właśnie to zostawienie przeszłości jest tutaj konieczne, tak? Żeby sprawdzić fundamenty, żeby ruszyć od nowa, to trzeba tutaj się otrząsnąć z czegoś, wybaczyć przeszłość kompletnie. Nie wchodzić w konflikt z tą przeszłością też i z ludźmi, którzy są z przeszłości. Czyli unikajmy sytuacji na przykład wchodzenia w konflikty z byłymi mężami, czy z byłymi żonami, czy z byłymi przyjaciółmi i tak dalej. Po prostu postarajmy się im wybaczyć, zamknąć te drzwi
Jeśli można, to można zacząć od nowa takie spotkania z tymi ludźmi, albo w ogóle nigdy się więcej nie spotkać, tak? To wszystko od Was zależy. Ale jest tu na pewno możliwość domknięcia czegoś. Teraz jeszcze po tym doświadczeniu, które zrobiłam i czytałam te karty, to powiem tak, że książeczka i te karty wyroczni, fajnie, super. Natomiast nie ma, znaczy tak, są strony w książeczce, natomiast jak odnaleźć kartę Apus i przeczytać na jej temat? No tak, ja zaczęłam od alfabetu i myślę sobie, może będzie na początku. No to nie ma, tak? Tutaj jest jakiś system na pewno, którego ja nie znam, być może nie przeczytałam czegoś, chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat nie odkryłam w tym krótkim tekście informacji o tym, w jaki sposób odnaleźć te karty. Myślę, że można samemu sobie je ponumerować, ponieważ na początku można nie do końca wiedzieć, o co chodzi, a szukanie, one są nieponumerowane, niepoukładane alfabetycznie, to chcę powiedzieć, więc taka jest tutaj historia. Jest ich 35, więc to nie jest źle, nie ma jakiegoś dramatu, no ale tak jest. Także tyle z mojej strony dzisiaj o tych kartach, które podobają mi się w sensie obrazów, ilustracji i wydania, które jest takie właśnie w puszce z taką inspiracją, myślę, i połączeniem z tym białym numen, czyli z tą Bożą Iskrą. Zobaczę, jak to będzie w czytaniach. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych odsłon kart.